Za nami dwa smaki z pięciopaku. Przed nami dzień trzeci, który rozpoczniemy w Georgiopoli, zanurzonym w zieleni hotelu od Kaliwaki Studio. W parku miniatur warto zwrócić uwagę na specialité de la Maison Crety, monastyry. Ten o nazwie Arkadii kojarzy się z wielkim wybuchem z 1866 roku jako symbol walki o wolność. Cokolwiek to dzisiaj znaczy, został zrekonstruowany i udostępniony turystom także w miniaturze. Pora poznać najbardziej spektakularny wąwóz na Krecie. Z Retymno drogą numer 97 i zjazdem na Koksarę dojedziemy do wrót wąwozu Kurtaliotis. Atrakcji, jakich dostarczy Wam ten 3-kilometrowy odcinek wąwozu, starczy na setki polubień na fejsie i insta. Dla wozitełków na drodze przez wąwóz przygotowano dwupak, parking i punkt widokowy. Dla amatorów interaktywnych form kontaktu z przyrodą przygotowano czteropak, parking, punkt widokowy, kapliczkę i ścieżkę zdrowia. Po lewej stronie wije się kilkusetmetrowa, elegancka, wtopiona w zbocze góry ścieżka. Ścieżka, która z boską pomocą doprowadzi nas do celu. Efekty akustyczne poprzedzają to coś, co za chwilę ukaże się naszym oczom. Postarajcie się szybko nasycić zmysły, bo widok wodospadu w środku skalnej pustyni może urwać łeb. Oto wodospad Kurtaliotis, zwany też Big Waterfall. Wracamy do kapliczki i prawą stroną schodzimy w czeluść wąwozu. Nieautoryzowane ścieżki grożą stoczeniem się na dno. Dno wąwozu. A czeluść czeka. Drogą przez Asomatos w kierunku wybrzeża dojedziemy do tego zabytkowego mostu na rzece Megalopotamos, nazywanego mostem Gefina lub mostem Preveli. Dwie wstęgi dróg prowadzą do kolejnego celu. Ta bez zbędnych emocji i ta z jazdą po krawędzi. Obie kończą się parkingiem nad brzegiem morza. Do pokonania została ta skalista ścieżka, aby przekonać się, czy było warto tu przyjść. Plaża Preveli, jedyna w swoim rodzaju za sprawą szpaleru palm i gęgających tubylców. W morzu sterczy serce z kamienia, a naprzeciwko, otulony palmami, ciągnie się brodzik rzeki Megalopotamos. Plaża Preveli oferuje kąpiele w słodkiej i słonej wodzie. Wasz wybór. Serce z kamienia czeka na honorowe członkostwo w klubie samotnych serc sierżanta Pieprza. A brodzik na pierwsze zawody w brodzeniu na 200 metrów stylem dowolnym.